Bla. Nie pójdę. Akcja? Jaka? Jak się robi serduszko? Jedną z cnót boskich, a jest ich trzy, wiara, nadzieja i miłość, jest właśnie nadzieja. Nadzieja, o której święty Paweł mówi, że zawieść nie może. To nie jest taki rodzaj nadziei pokładanej w jakichś ulotnych rzeczach, które gdy szybko miną, to też szybko zgaśnie nadzieja, tylko to jest nadzieja pokładana w Panu Bogu. A więc to jest nadzieja, która nigdy nie spotka się z zawodem. I taka sama nadzieja towarzyszy oczekiwaniu na koniec świata. Koniec świata jest spełnieniem się nadziei chrześcijańskiej. To moment, którego wyczekuje z ogromną gorącością nasze serce. Czekamy, tęsknimy nie do czegoś, co ma nas pognębić, tylko do czegoś, co ma nam dać otuchę. I koniec świata dla nas, chrześcijan, dla nas, Chrystusowych, jest momentem, w którym cała nadzieja osiągnie wypełnienie w tym Chrystusie, który właśnie do mnie nadchodzi. Od tego momentu nie będzie na co czekać. Od tego momentu nie będziemy myśleć o czymkolwiek innym, co ma nastąpić. Bo wszystko się wypełni ostatecznie. Tam już pozostanie tylko wieczność. Nie będzie tego, co za chwilę, ani tego, co było przed chwilą. Tam po prostu już wszystko jest. I ta nadzieja osiągnie swój szczyt w miłości. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.